Ta prognoza nie jest zamieszczona w takim ujęciu od najważniejszych, czy takich zawodów, które są, na które jest największe zapotrzebowanie, do tych, na które jest najmniejsze. Jest to zestawienie alfabetyczne. Nie jest to więc zestawienie ilościowe, tylko staramy się jakościowo pokazać, wybrać te zawody, które na podstawie różnych źródeł informacji wydają się być zawodami mającymi dużą perspektywę i duże zapotrzebowanie. Staramy się również podchodzić w sposób kompleksowy do tego i nie zbierać informacji tylko i wyłącznie z jednego źródła, ale z różnych źródeł, z różnych segmentów naszego życia. Drugim źródłem danych jest rynek pracy. No tu oczywiście narzucają się wprost informacje, które posiadamy od urzędów pracy, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych. Ale to jest także analiza internetowych ogłoszeń o pracę. Także sięgamy do takich elementów, żeby zobaczyć, jak to wygląda, można powiedzieć, na rynku, a nie tylko i wyłącznie ze strony urzędnika. I to, o czym wiemy, takie dane GUS-u, które zostały zlecone częściowo na zapotrzebowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dane, które w cyklu rocznym bądź trzyletnim pokazują zainteresowanie przedsiębiorców poszczególnymi zawodami. Dzięki temu, i to jest badanie na bardzo dużej próbie, bo aż 100 tysięcy przedsiębiorców, co jest badaniem, no można powiedzieć, bezprecedensowym na tak wielką skalę. I dzięki temu mamy dosyć szeroką informację o tym, jakie będzie zapotrzebowanie na poszczególne zawody spośród tych 217, w których kształceni są uczniowie w Polsce, które z nich będą popularne, na które będzie zapotrzebowanie. Jak zaczynaliśmy reformę jeszcze sprzed prognozy, to prawie 30% młodych ludzi po szkołach zasadniczych, 40% po zasadniczych szkołach trafiało na bezrobocie, a 30% po technikach, to nie w ilości osób kształcących się w zawodach był problem, tylko w jakości tego kształcenia. I prognoza jest tym bardzo ważnym narzędziem. A dlaczego ona jest ważnym? Ponieważ oprócz tego, że wskazuje kierunki i pokazuje szczególnie samorządom powiatowym, otwierajcie w tych kierunkach kształcenie, bo to jest kształcenie przyszłościowe, to jeszcze zmieniamy i różnicujemy finansowanie. I to zróżnicowanie finansowania jest bardzo istotnym elementem kreowania polityki edukacyjnej w sferze kształcenia zawodowego i branżowego. Uważam, że to jest wielki sukces, że udało nam się takie narzędzie opracować. Jest to narzędzie, które wywołuje dyskusję i to nas cieszy. Chcielibyśmy, żeby Państwo nam tutaj pomogli promować ważność kształcenia branżowego i kształcenia technicznego, by te szkoły były też wymarzonymi szkołami, ponieważ jesteśmy przekonani, że będą dawały dobre, dobrze płatne zawody, bardzo społecznie potrzebne.